Zaczynamy pierwsze spotkanie z cyklu reportaż na tajnych kompletach. Ten cykl spotkań zaczęliśmy w 2017 roku. W tym roku zaplanowaliśmy 6 spotkań z autorami literatury non-fiction. Dzisiaj jest pierwsze. Naszym gościem jest Beata Chomątowska. Wielkie brawa. Dzień dobry. Beata jest pisarką, jest dziennikarką związaną z Tygodnikiem Powszechnym, jest prezeską Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Mural. Tak. Tematem dzisiejszego spotkania jest książka Betonia. Bardzo obszerna pozycja na bardzo bliskie nam tematy, jakie są osiedla wielkopłytowe, gdyż one są wszędzie rosły, wyrastały w zasadzie od przed wojną, wyrastały po wojnie, w latach 70., 80. wyrastają kolejne do dzisiaj. Książka próbuje podsumować cały ten okres, dlatego jest chyba też taką, nie jest monografią, bo wiem, że unikasz tej nazwy. Jest autorskim spojrzeniem na tą architekturę, natomiast no, ma znamiona monografii, jest bardzo, bardzo obszerna i w bardzo różny sposób podchodzi do tematu. Może takie pierwsze pytanie, bo wiem, że mniej więcej okres przygotowawczy to był 3 lata pracy nad tą książką. Nie wiem, czy to się zgadza, tak przeczytałem w jednym z wywiadów, które udzielałaś. Tak, mniej więcej, dokładnie to nie pamiętam, nie liczyłam w miesiącach. Pomysł już wcześniej powstał, on ewoluował, to o tym też mogę wspomnieć i to też dlatego ta praca tak długo trwała z jednej strony, bo książka zaczęła w pewnym momencie, tak to bywa, odchylać się trochę od swojego założonego kierunku. Aczkolwiek wciąż pozostając w granicach opowieści o blokach, osiedlach blokowych, betonie. Tytuł w ogóle przyszedł bardzo późno, ten ostateczny. A drugi powód był taki, że ja się nie chciałam wpisywać w szaleństwo, które ogarnęło rynek wydawniczy w Polsce. Nie tylko w Polsce, ale teraz to widzimy. Mianowicie, że już nie tak jak w tym przysłowiu dotyczącym polityki prokreacyjnej co rok prorok, ale najlepiej jakby autor nawet może co pół roku jakąś książkę produkował na podobny temat, którym wcześniej się zajmował i jeżeli książka była zyskała uznanie czytelników, to jedźmy z tym dalej, prawda? Poza tym też ja, mając pomysł na tę książkę jakiś wyjściowy, też nie byłam ekspertką w temacie. Ja nie jestem, nie mam wykształcenia architektonicznego ani z zakresu historii sztuki. To jest takie, myślę, że trochę mi towarzyszył taki kompleks, nie wiem, profanki. Trochę kogoś, no to jest taki dziennikarski, znaczy można oczywiście pójść z tym w drugą stronę i szczycić się, że się wie wszystko, trochę się wie na każdy temat, no ale też wiedziałam, że chcąc napisać książkę, która nie będzie żyła 3 miesiące, to jest taki cykl życia mniej więcej książek w księgarni teraz, mam nadzieję, że tutaj jest inaczej, to jest też innego typu księgarnia. Ale tak mniej więcej na rynku, no to musi być książka niepowierzchowna i że trzeba będzie czasu na to, żeby temat zgłębić i przy okazji też sama mierzyłam się z różnego rodzaju wyobrażeniami, mitami, uprzedzeniami. A ten pierwszy powód, no to był taki, że pomysł był na książkę o Kropiusztat Bernińskim i ona nawet funkcjonowała w umowie z wydawnictwem Czarne, jako Gropius, pod takim kryptonimem, z tym, że kiedy pojechałam do Berlina w ramach stypendium Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i zaczęłam rozmawiać tam, robić pierwsze wywiady,
Gropiusz-Stadt, ponieważ to dla mnie było zawsze po przeczytaniu w nastoletnim okresie książki Dzieci z dworca, co? Takie uosobienie osiedla, specjalnie nie używam słowa blokowiska, osiedla takiego potwornego, przerośniętego, ale też idealnego w jakimś sensie, utopijnego. I chciałam od niego wyjść, to znaczy opisać je jako taki przykład. No ale kiedy tam pojechałam i zaczęłam rozmawiać z ludźmi, to najpierw pojawiły się sugestie, no ale czemu tylko Gropiusz-Stadt, bo jeszcze mamy przecież bardzo ciekawy przykład we wschodnim dawnym Berlinie, czyli Marzahn, ale mamy też Märkisches Viertel i w ogóle to są różne, Lichtenberg, to są w ogóle różne historie. I tu wówczas pomysł był taki, jakby ewoluował w tę stronę, żeby pokazać Berlin jako miasto, które nie kojarzy się przynajmniej w takim powszechnym odbiorze z blokami, a w sobie skupia to pęknięcie, jakby te dwa różne podejścia do bloków, do osiedli, czyli to jakby po wschodniej stronie żelaznej kurtyny dawnej i po zachodniej. No ale potem jeszcze dalej gdzieś tam nastąpiło olśnienie, że przecież ja też chodzę z bloku. Nasze nie gorsze. Chociaż nigdy o sobie tak nie myślałam. Nie była to jakaś część składowa mojej, ważna mojej samoidentyfikacji. Na pewno nie myślałam o sobie, że jestem blokerką, czy że mieszkam na blokowisku. I pomyślałam, że będzie ciekawie zderzyć to doświadczenie z doświadczeniami innych osób, z którymi rozmawiam. Ale że też w takim razie może trzeba pokazać szersze spektrum, bo to spektrum się gdzieś zaczęło wyłaniać w toku pracy nad książką, znaczy już tych pierwszych gdzieś tam kolejnych rozmów. No i tak doszło do czegoś, co no monografią nie jest. Zresztą taki zarzut padł od fanów osiedli, że nie ma tutaj na przykład Jugosławii byłej. Rzeczywiście nie ma, nie było moim zamierzeniem też opisanie wszystkiego. Myślę, że taka monografia, która mam nadzieję kiedyś powstanie może, monografia bloków, osiedli blokowych w ujęciu, bo ja też tutaj, to nie jest książka architektoniczna stricte, czy nie jest to książka naukowa absolutnie, że jeżeli powstanie, no to będzie pewnie obejmowała z 10 tomów, co najmniej tak myślę. Więc to chodziło mi o pokazanie pewnych, nie chcę powiedzieć procesu, ale jakichś takich ważnych punktów przełomowych i szerszego spektrum, bo kiedy patrzymy na Polskę z tej szerszej perspektywy europejskiej, powiedzmy, czy tego kręgu kultury tutaj europejskiej, to te nasze bloki trochę inaczej zaczynają się przedstawiać. No tylko jeszcze takie pytanie, bo bibliografia jest dosyć potężna, z której korzystałaś, to książki i artykuły, plus pewnie do tego musiała dojść taka praca w terenie. To powiedz może trochę, jak właśnie docierałaś do tekstów na temat kolejnych osiedli, jak wyglądała w paru słowach chociaż dokumentacja zdjęciowa, praca w terenie, że tak powiem. To zacznę od końca, żeby nie zapomnieć. Zdjęcia są w ogóle odrębną. Ja od początku chciałam, żeby zdjęcia nie były ilustracją. Tu też zdania są, wiem, już wśród czytelników podzielone. Są tacy, którym te zdjęcia się podobają, a są tacy, którzy są źli, że jak czytają o czymś, to nie mają od razu ani planu tego miejsca, rzutu na przykład budynku, albo fotografii konkretnej tego akurat obiektu czy osiedla, bo chodziło mi o to, żeby te zdjęcia, taka była wytyczna dla Krzysztofa Skłodowskiego, który zdjęcie robił, fotografa, który kiedyś był związany też z Gazetą Wyborczą, żeby bloki nie były, żeby przełamać stereotyp szarego, smutnego bloku, bo zazwyczaj jak się pokazuje, przynajmniej do tej pory, we wszystkich publikacjach, które widziałam, polskich, które gdzieś tam dotykały tego tematu, no to było tak, jak te bloki wyglądały mniej więcej pod koniec lat 80., czyli szare, smutne, zło i jeszcze na pewno niebezpieczne. Zawsze gdzieś jakieś śmieci, jakieś graffiti, coś takiego. I to jest część oczywiście rzeczywistości, nawet nie pamiętam, czy to zdjęcie weszło do książki,
ale jest trzonoliniowiec wrocławski, tak? I tam są takie śmietniki pod różnymi napisami. Na pewno Krzysztof takie zdjęcie zrobił, nie pamiętam, czy ono wchodziło na Instagrama. No właśnie, więc jakby też inspiracją były takie trochę kont instagramerów, którzy fotografują architekturę i też architekturę nowoczesną, uwzględniając bloki, więc on miał jakby w tę stronę iść. No i uważam, że się z tego zadania wywiązał bardzo dobrze. Natomiast rzeczywiście pojawiają się tam obiekty, o których jest wzmianka, nie wiem, jednym zdaniem, a o niektórych, które są szeroko omówione, nie ma nic na przykład, ale więc to jest jakby taka, to jest jego opowieść, jakby gdzieś tam odrębna w książce. Jeśli chodzi o pracę, no to rzeczywiście były wywiady i tych wywiadów było dużo i to też się tak nawarstwiało, gdzieś szło takim trochę ślimaczym ruchem, że rozmawiałam z kimś, ten ktoś mówił, że warto jeszcze porozmawiać z kimś innym, tak na przykład w Berlinie, tak dostawałam różne namiary, ale no tam przede wszystkim takim miastem, które bardzo dużo miejsca zajmuje w książce, jest Kraków, moje miasto rodzinne, ze względu też na to, że on zupełnie się z blokami nie kojarzy. Dla większości osób Kraków to jest rynek Kazimierz Podgórze, a to jest nieprawda, bo prawie połowa Krakowian mieszka w blokach, czy na osiedlach, czy w takich blokach wolno stojących. No i to po prostu też szło tak. Jak gdzieś najpierw, jeśli chronologicznie to sobie przypomnę, no to najpierw był Berlin i te rozmowy w Berlinie. Później było szukanie w źródłach, więc to długie miesiące spędzone w Bibliotece Narodowej przede wszystkim i Bibliotece na Koszykowej w Warszawie. I szukanie wszystkiego w zasadzie, co się dało znaleźć z literatury takiej polskiej, zagranicznej, fachowej, naukowej, ale też i innych publikacji gdzieś tam dotykających tego tematu. Taki przegląd po prostu. I z tego się z tej kwerendy też się wyłaniały tropy, gdzie iść, kogo zapytać, z kim jeszcze porozmawiać. Niektóre, to jest bardzo ciekawy w ogóle taki element pracy nad książką, nie tylko reporterską, że czasem samo przychodzi coś, znaczy książka się jakby zaczyna sama układać, nie wiem, jakiś rozmówca albo jakiś wątek przychodzi sam, tak nagle wyskakuje jak diabeł z pudełka, to jest bardzo ciekawe. Tak wyskoczył temat, ja się zastanawiałam nad genezą słowa blokowisko gdzieś tam od początku i widziałam, że ten wątek chcę pociągnąć. On dosyć późno wystąpił w zasadzie. On już dość późno wystąpił, ale też wcześniej niż się nam wydaje, niż mi samej się wydawało. Gdzieś znalazłam zdjęcie w internecie Stefana Papa, krakowskiego artysty, który stoi na plantach przed pawilonem BWA obok wielkiej płyty i tam jest napisane, że tu leży wielka płyta czekając na sąd ostateczny i zmartwychwstanie. I to był jego akt artystyczny, nagrobka wielkiej płyty, który zrealizował tuż przed stanem wojennym. Zresztą ta rzeźba, czy instalacja, nie wiem jak to, bardziej instalacja, została zwinięta stamtąd, skonfiskowana po prostu przez cenzurę. No i tak dotarłam do Stefana Papa, bo byłam bardzo ciekawa, co to było. Stwierdziłam, może to jest jeden z wątków, który trzeba poruszyć. Okazało się, że on był współtwórcą i takim spiritus movens grupy badawczej pod nazwą Blokowisko, która właśnie w Krakowie w latach 80. już po stanie wojennym próbowała animować życie na najgorszych osiedlach, które w pełni niestety zasługują na to miano. To były cztery takie krakowskie osiedla. Azory? Nie, Azory nie. Azory są bardzo interesującym przypadkiem. Czyli Krwotrza. Też nie. O, nie, nie, nie. Nie, to był Kurdwanów, nie wiem, czy Państwo coś to mówi, Bieżanów Nowy, Kurdwanów, na Kozłówce, jeszcze coś, ale w tym momencie zapomniałam. Osiedla na południowych peryferiach Krakowa, Krowodrza, Jezero leżą na północy i to jest wcześniejszy okres też budowy. Także to było bardzo interesujące, że jakby w ogóle do końca, a myślę, że to może być ciekawe też, dla mnie to było jakimś zaskoczeniem, pies też postanowił się wypowiedzieć. Że tak. I pies bardzo ważny jest, jeśli chodzi o nawiązywanie kontaktów międzysąsiedzkich, jest bardzo ważnym podmiotem tutaj. Ale to inny wątek. Wracając do konstrukcji, to też bardzo ciekawe, czy tej pracy takiej
od strony szwów książki. To bardzo dla mnie było ciekawe, że ta książka w zasadzie tworzyła się do samego końca i pierwszy raz chyba rozpisywałam sobie tak bardzo szczegółowo strukturę w takiej formie, że jak na to później spojrzałam, pokazałam swojej redaktorce, to wyglądało jak jakiś plan osiedla trochę, to znaczy było dużo klocków, bo tam jest dużo klocków, jakichś takich brył, które łączyłam ze sobą w elementy i przekładałam tak długo, aż one przybrały pewien kształt, pewną, ułożyły się w taką docelową kompozycję, którą uznałam za, no, którą uznałam właśnie za już tą właściwą, ostateczną. Więc to pierwszy raz coś takiego chyba doświadczyłam, może tak pracują architekci. Właśnie, a może trochę o tej różnicy pomiędzy blokami na wschodzie i na zachodzie Europy, bo tu w pewnym momencie w książce pojawia się takie fajne podsumowanie, które pokazuje tę różnicę, jak powstawały bloki w kontekście oczywiście politycznym na zachodzie i na wschodzie, podczas gdy no, powszechnie uważano, że bloki na wschodzie powstają wskutek polityki socjalnej, no było zupełnie odwrotnie. Bloki na zachodzie powstawały wskutek polityki socjaldemokratów, którzy chcieli trzymać się przy władzy, a na wschodzie wskutek po prostu napędzonej produkcji zimnowojennej, która też dostarczała odpowiedni surowiec do prefabrykatów. I teraz moje pytanie jest takie, czy bloki na wschodzie są ładniejsze od tych na zachodzie, czy jest podobne? To jest naprawdę pytanie za milion złotych. Tak, rzeczywiście to, że to też było takie odkrycie, że zaraz spróbuję jakoś odpowiedzieć albo nie, ale to było takie odkrycie, że jest inaczej niż myślimy. Tak myślimy, że też te bloki tutaj przyszły ze Związku Radzieckiego i różne inne są mity ich dotyczące. I to mi uświadomił Adrian Forty, to autor takiej książki Concrete, Material and Cultural History, chyba nie przykręcam czegoś. W każdym razie to jest taka kulturowa i społeczna historia betonu. I to jedna z takich książek, do których dotarłam dzięki też socjologom miasta, z którymi współpracowałam przy części tej książki. Oni mi tam też podsunęli parę ciekawych lektur. Nie wiem, czy to na pewno, nie wiem, to też nie, nic na pewno, to jest też coś takiego, czego się nauczyłam pisząc tę książkę, nie na pewno i nie nigdy i nie wszyscy i nie zawsze. Może ja trochę skoryguję to pytanie, chodziło mi bardziej o takie osiedla, które przetrwały, czyli które oparły się tej patologii, która jest wpisana w te niedogodności infrastrukturalne, które też są jakby pokłosiem pewnych rozwiązań technologicznych, na które można było zaradzić w jakiś sposób. I teraz no taki Gropiusztat, który oparł się jakby tej, powiedzmy, fali patologii, w którym coś się dzieje, który funkcjonuje, który jakby przynajmniej w twojej pracy pokazany jest jako osiedle, które wyszło na ludzi, czy tam wyszło na bloki. Natomiast zaczyna się od miasta ciszy, tam może nie zaczyna się, ale na samym początku książki jest poruszony wątek miasta ciszy i Prut Igo, tak się mówi? Tak. Tak, które zostało całkowicie zniszczone w pewnym momencie, ponieważ nie zaradzono patologii, która się tam zakorzeniła, no i też zniszczenie tego osiedla zostało uwiecznione w filmie Koenskacji. Więc co mnie zastanawiało, to żeby znaleźć kilka takich determinantów, które warunkują przetrwanie osiedla z wielkiej płyty. Czy to jest w ogóle możliwe, czy to jest błądzenie? Teraz takie moje pytanie. Znaczy, to jest kilka wątków w jednym trochę, ale to jest ciekawe zagadnienie. Niekoniecznie zawsze z wielkiej płyty, bo to są były różne tam technologie prefabrykacji. Ta wielka płyta tylko jest jedna z wielu i nie od początku. Tak, ale to już też dla fetyszystów, powiedzmy, tematyki technologicznej. No, my na pewno w Europie Wschodniej, przynajmniej w Polsce na 100%, nie było tych takich pokazowych egzekucji bloków. Nie było tego. To, co no, bardzo dużo bloków, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, choćby Glasgow, Manchester, czy w Niemczech, zwłaszcza w Niemczech wschodnich po zjednoczeniu, gdzie ludzie uciekali z bloków i one stały puste, nawet przecież były
w latach 90. Ogłoszenia, zachęty dla obywateli polskich, że może by się przenieśli i zamieszkali w tych blokach opuszczonych przez dawnych obywateli dawnego NRD. Niemalże cały Görlitz na przykład. Tak, niemalże cały Görlitz. I nie było czegoś takiego jeszcze. To w ogóle jest bardzo ciekawe zjawisko, bo zawsze te spektakularne takie wysadzania w powietrze bloków, rozwalanie ich przyciągały publiczność, tak jak właśnie no, takie egzekucje na ludziach czy zwierzętach, nie wiem, w średniowiecznej Europie, powiedzmy. Tak bardzo ciekawe i tam nawet w kilku przypadkach w Wielkiej Brytanii były ofiary tam. Po prostu coś walnęło. Trochę poszło to niezgodnie z planem, to podłożenie ładunku wybuchowego. Więc nie było tego, ale to jest efekt nie tyle tego, że bloki w Europie Wschodniej były jakieś lepsze, w sensie lepiej wykonane na przykład, bo wydaje mi się, że jeżeli by je porównać z blokami powiedzmy niemieckimi, bo już z brytyjskimi to też niekoniecznie, To jest gorsze wykonawstwo, po prostu było mniej pieniędzy, były gorsze materiały, szybko, no te realia, to też zależy z jakiego okresu bloki pochodzą, ale te realia PRL-owskie niestety tutaj ciążyły na tym, gospodarka, niedobory gospodarki centralnie sterowanej. Natomiast po prostu ludzie ciągle w blokach mieszkają, przynajmniej w Polsce, tak samo w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech. Jakby tutaj ludzie w blokach mieszkają, jest ciągle niedobór mieszkań. Ciągle jakby mamy ten sam problem, w związku z czym no, mieszkają. No i te bloki się w różny sposób stara reanimować, a nadawać im jakiś lepszy estetycznie kształt, też z różnym rezultatem i też różne są tutaj podejścia do tego. Natomiast no jest jeszcze jedna różnica, znaczy jedna z zasadniczych różnic, znaczy to jest taka wynika, jakby powiązana z tym, że na wschodzie Europy, po tej wschodniej stronie żelaznej kurtyny, w blokach mieszkali wszyscy, bo to jakby był projekt ogólnospołeczny, tak? Budowano je dla każdego, to był cały ten projekt jakby socjalistycznego społeczeństwa, nowego socjalistycznego człowieka, natomiast na zachodzie bloki w większości były dotowane, te mieszkania w blokach były i bloki i osiedla były dotowane przez państwo czy przez jakieś inne jednostki budżetowe, nazwijmy to nie były prywatne inwestycje i były to inwestycje dedykowane osobom gorzej uposażonym. Po prostu to były głównie społeczne realizacje, co powodowało, że tworzyły się getta po prostu i nie udawało się to, żeby przyciągnąć, żeby, no jak jest getto, to nie ma znaczenia, znaczy jak są ludzie, zwłaszcza jak są ludzie, nie wiem, na bezrobociu, jeżeli się im i mieszkający w jednym rejonie, jeżeli się nie zapewni, owszem, da się im mieszkanie, to jest właśnie casus proitigo, ale nie zapewni się środków na bieżące utrzymanie tego bloku, tego osiedla w należytym porządku, no to trudno mieć później pretensje, że tam, jak tam się wszystko psuje, to ci, którzy są jeszcze w stanie sobie pozwolić na ucieczkę, to uciekają i zostają już ci, którzy nie mają wyjścia, a później to pustoszeje i jedynym... Zamknięte koło się. Zamknięte koło, dokładnie, więc to jakby jest istotny czynnik, ale też jeszcze jedna rzecz to taka, że w czasie to jest trochę przesunięte, to znaczy Zachód wycofywał się z tych projektów wielkich osiedli i tej fascynacji tymi technologiami prefabrykacji szybciej niż to nastąpiło na wschodzie. Też ze względu na to, jeśli patrzymy na Polskę, że my mieliśmy taki okres zamknięcia, to był czas socrealizmu, kiedy ta nowoczesna architektura nie miała racji bytu. I dopiero po 56 tak naprawdę po odwilży architekci zaczęli wyjeżdżać na zachód też na różne studyjne wycieczki i chcieli za wszelką cenę odrobić ten okres zapóźnień, kiedy jeszcze budowano no, głównie z cegły, bo były elementy prefabrykowane, ale to nie było jakby to. I to zachód już jakby rewidował, bo już miał te wielkie takie osiedla satelickie, w zasadzie odrębne miasta często,
miał te problemy, nie wiem, te wysokie budynki w Londynie, w których ludzie się bali mieszkać, zwłaszcza po katastrofie Rodham Point. I już jakby tego mniej budowano, na pewno nie na taką skalę, więc jakby tam to zrewidowało się gdzieś, powiedzmy, w latach 70. To jest właśnie paradoks, że kiedy Charles Jenks mówi, że ogłasza koniec, śmierć modernizmu, kiedy spektakularnie w powietrze wylatuje Prince Eagle, to w Polsce wtedy się zaczyna wielki boom. Edward Gierek jeździ od miasta do miasta i zapowiada, że wiecie, tutaj wam postawimy fabrykę domów i wszyscy chcą te fabryki domów. Wątek pomieszania klasowego w blogach też jest bardzo ciekawy. To też chyba na początku poruszasz to, gdzie inteligenci, którzy rozpoznają się skinieniem, skinieniem głowy na dzień dobry, wiedzą, że są z tej samej parafii, pomimo tego, że zamieszkują jedną przestrzeń, no to w jakiś sposób stoją z boku klasy robotniczej. Natomiast dzieci jeszcze bawią się razem do momentu, kiedy przestanie im to przeszkadzać, prawda? No to jest też tak... myślę, no to jest bardzo fajnie, że do tego doszliśmy, bo mi się wydaje, że to jest też taki początek do studium człowieka z bloku, który u nas właśnie się wykształcił jako takie zjawisko socjologiczne, ponieważ dzięki temu, że osiedla przetrwały tak długo i przetrwały w takim pomieszanym klasowo środowisku, możemy mówić o człowieku z bloku, którym możemy sobie powiedzieć teraz albo zaraz, nie wiem czy... Owszem, znaczy oczywiście to, że się inteligenci, ja sobie teraz przypominam to zdanie, że się w bloku przy ulicy Opolskiej w Krakowie rozpoznają jakoś, tak, no to też to jest ten taki fabularny zabieg, ale oczywiście to było tak, że moi rodzice i parę innych rodziców, dzieci, moich kolegów, koleżanek ze szkoły, oni się jakoś tam widzieli, kto jest też na przykład pracownikiem naukowym albo tam artystą, no ale to się też takie wieści rozchodziły, to nie było gdzieś wypisane na czole po prostu, ale faktycznie, znaczy człowiek z bloku dla mnie to jest, znaczy z perspektywy też mojego doświadczenia, ale też rozmów z innymi osobami, na pewno ja się cieszę, że spędziłam prawie 20 lat życia na osiedlu blokowym, na całkiem dobrze zaprojektowanym osiedlu, chociaż z lat 70. Proszę. Gierkowskie. Gierkowskie, tak, ten okres pierwszy, miodowe lata Gierka. Ponieważ dla mnie taką cenną wartością, jaką z tego wyniosłam, którą teraz dostrzegłam, zastanawiając się nad tym przy pisaniu, wracając też na to osiedle i na inne, rozmawiając z ludźmi, jest doświadczenie różnorodności, które myślę, że nie jest dostępne osobie, która by mieszkała na zamkniętym osiedlu willowym. Mówię też o doświadczeniu tamtych czasów, czyli to są lata 80., bo teraz mamy mobilność i to wszystko się zmienia i dzieci już się na podwórkach mało gdzie bawią, to nie ma znaczenia, jakie to jest budownictwo. Bardziej się może bawią w kamienicy jeszcze gdzieś, na Pradze. Znaczy ogrody społeczne chyba są też takim kolejnym miejscem, które mogłoby być polem zabaw, placem zabaw takiej urozmaiconej zabawy dla dzieci, ale to jakby osobny wątek. Natomiast ja powiem szczerze, że ze własnego punktu widzenia to bardzo zazdrościłem zawsze osobom z bloku, z racji na te więzi właśnie społeczne, które były zmultiplikowane w porównaniu do środowiska willowego. No bo ja jestem właśnie z osiedla domków jednorodzinnych i pamiętam, że miałem kilku znajomych, a moi znajomi, którzy mieszkali w blokach, mieli ich kilkudziesięciu, czy tam znali z twarzy, nie wiem ile można znać z twarzy osób, ale może nawet kilkuset. No i to jest też jedna z zalet, tak, przed Facebookiem, ale to jest też jedna z zalet właśnie osiedli blokowych, że te więzi w jakiś sposób zostają. One może nie są jakoś super silne, ale człowiek ma poczucie bycia w takim większym środowisku, mimo tego, że mija 10, 20, 30 lat, tam chyba miałaś taki wątek, gdzie ankietowani byli 30-40-latkowie, którzy jako zaletę właśnie tego życia w blokach wskazali to, że mają bardzo duże więzi, bardzo szerokie też. To łącząc te dwa zagadnienia, jeszcze to nie jest do końca tak.
to nie jest do końca tak, to też jest trochę taki mit, któremu ulegamy, myśląc gdzieś, jak wchodzimy w okres tam 30-40 lat, kiedyś robię jakieś podsumowania takie i wraca do czasu dzieciństwa i ulegamy trochę takiej magii. Wiadomo, że przeszłość zawsze wydaje się taka piękna, jak się bawiło na tym podwórku pod blokiem, a zaraz do tego wrócę, ale jeszcze mówiąc o tym, o tej wartości, to znaczy na pewno wartością była różnorodność. Różnorodność w tym sensie, że obcowało się z ludźmi rzeczywiście z różnych klas społecznych i widziało się na co dzień różne zjawiska, dobre i złe, które są częścią, powiedziałabym, uniwersalnego doświadczenia ludzkiego. Od samobójstw począwszy, to często w blokach, zwłaszcza wyższych. A nie było się w jakiejś takiej zamkniętej enklawie ludzi sobie podobnych. Oczywiście takie doświadczenia, ja myślę, że już wcześniej czy w tym samym okresie mogły mieć dzieci mieszkające w kamienicy, zwłaszcza takiej wielopodwórzowej. Tylko tutaj no, to było zmultiplikowane. No i to też był okres PRL-u, co ma znaczenie. Nie było właśnie tej mobilności, bloki zasiedlali głównie ludzie w podobnym wieku, jak to brzydko się mówi fachowo produkcyjnym, którym się rodziły dzieci, te dzieci ze sobą chodziły do szkoły, więc to też się przenosiło na wzajemne znajomości, po prostu trudno było się nie znać, jak się chodziło na te wywiadówki, a dzieciak do dzieciaka wpadał tam z jakąś, spożyczyć zeszyt. I to jest, myślę, duża wartość, bo teraz mamy, zwłaszcza przez tę mobilność, mamy taką tendencję, oczywiście te ogrody społeczne i tak dalej, to jest super rzecz, ale to właśnie wynika z tęsknoty będącej gdzieś głęboko w człowieku, żeby jednak znów się spotkać z drugim, bo zasadniczo no to raczej siedzimy, coraz bardziej się izolujemy gdzieś tam, każdy z nosem w swoim smartfonie. A druga taka wartość, to wartość, dla mnie była ważna, ponieważ ja mam siostrę młodszą o 12 lat, więc byłam długo jedynaczką w tym okresie takim dorastania. To jest jakby taka socjalizacja rówieśnicza. Gdybym nie mieszkała w bloku, nie bawiła się na tym podwórku, to mogłabym jakoś zliczyć, myślę. A tam bardzo wiele się rzeczy dowiedziałam od różnych dzieci, których rodzice byli, no nie wiem, pracowali gdzieś w jakimś zakładzie, fabryce albo w... To było bardzo różnorodne środowisko, tak? Nie wszyscy byli nauczycielami akademickimi, czy nauczycielami, czy artystami, tak? A jeśli chodzi o te więzi właśnie, to oczywiście część osób tak to postrzega i tak to zapamiętała, ale bardzo ciekawy też taki niestandardowy obraz się wyłania z badań, które prowadzili socjologowie miasta z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod kierunkiem Marty Smagacz-Poziemskiej, Karola Kurnickiego. To ja miałam szczęście z nimi razem chodzić po właśnie tym moim dawnym osiedlu w Krakowie, ale też rozmawiać o innych osiedlach. Oni prowadzili takie badania dotyczące tworzenia granic w społecznościach takich wielkoosiedlowych. To badanie w całej Polsce chyba się teraz skończy albo się już skończyło. I to osiedle było wybrane do pilotażu, więc to było bardzo ciekawe, bo myśmy zderzali ze sobą, robiliśmy tam rozmowy, zaczepialiśmy ludzi albo po prostu takie wywiady i oni mieli podejście takie naukowe, a ja dziennikarskie, bardzo było to pouczające. I oni wcześniej jeszcze też robili jedno badanie na innych osiedlach krakowskich i tam wynikło z tego coś wręcz przeciwnego. Mianowicie, że i to jest, że wiele, dla mnie to było dużo nowej wiedzy w tym, iż, jakby to powiedzieć, zawsze są jakieś czynniki, które powodują, że ludzie się łączą w grupy, jakieś więzi nawiązują, albo łączą się w grupy za czymś, a jednocześnie przeciw czemuś i jednocześnie się oddzielają od innych grup. Mam nadzieję, że to jakoś w miarę jasno mówię. No i te czynniki, nie wiem, no właśnie w latach 70., 80. za PRL-u, no to powiedzmy te dzieci były jednym z takich czynników w podobnym wieku. Psy, tu wywołuję psa, nie wiem czy się odezwie, ale tak, to dzisiaj, no jakby ten czynnik jest ciągle obecny. Teraz też występuje coś, czego dawniej nie było, oni to nazywają, i to się przejawia w różnych praktykach, praktyką parkingowania.
To jest rzecz, która, to jest praktyka, która najbardziej ludzi jednoczy, a jednocześnie dzieli, mianowicie samoorganizowanie tak przez mieszkańców danego bloku, klatki, wspólnoty mieszkaniowej, cokolwiek, czegokolwiek, miejsc parkingowych i dla siebie i zabezpieczania przeciw względem innych, żeby oni tam nie mogli wjechać, obcych. I to, to jest jakby, i na bazie tego ludzie się poznają. Znaczy to jest i rzeczywistej współpracy. Tak, dochodzi do współpracy. I to ciekawe, występuje nie tylko nas, no, bo z reguły myślimy sobie, że to są jakieś osiedla grodzone, tak? Jakaś taka aspirująca klasa średnia tam się chce oddzielić, pokazać, że jest lepsza, ale to występuje tak samo na starych osiedlach blokowych, więc wszędzie. Znaczy to nie ma znaczenia właśnie ten blok, tak? Czy to jest blok, czy to jest osiedle blokowe. Coś jeszcze chciałam tutaj istotnego powiedzieć. Aha, i to jest też tak, że wcale wbrew pozorom, bo mamy takie dwa dyskursy trochę przeciwstawne o blokach, takie powiedzmy medialny dyskurs o blokach. Jeden to, że stare bloki, mówię stare, bo to, co teraz powstaje, czy się nazywa apartamentowcami, to też są bloki. Że te stare bloki to jest właśnie taka trochę idyla więzi sąsiedzkich, tam się wszyscy znają po imieniu, sobie cukier pożyczają, prawda? A te nowe to jest anonimowość, odizolowanie, każdy wchodzi do windy i patrzy się w ścianę, żeby przypadkiem się do sąsiada nie odezwać. A z drugiej strony mamy ten mit starych bloków, że tam jest anonimowość, niebezpieczeństwo, strzeż się tych miejsc i tak dalej, nie? Że tutaj pojadę klasykiem wrocławskim. A tak naprawdę te więzi się tworzą też na tych nowych, grodzonych osiedlach, bo one się ogniskują wokół jakby pewnych ważnych spraw dla ludzi. Jeżeli się znajdzie ktoś, kogo ci badacze nazywają agentem troski, czyli jakiś taki bardziej zaangażowany mieszkaniec, to często są ludzie starsi, na przykład jacyś, nie wiem, dawni działacze spółdzielczy i zacznie ludzi organizować na przykład wokół jakichś takich często bardzo praktycznych spraw, to ta więź i ta wspólnota się zawiązuje, tak? A z kolei w starych osiedlach na przykład następuje podział na obecnie zupełnie po innej linii, na przykład na osoby mające własnościowe prawo do mieszkania i osoby wynajmujące. To jest bardzo częsty taki podział. Wynajmujących się za bardzo tak nie oswaja. Ja też to mówię często, bo to nie jest zawsze tak, prawda? Ale są postrzegani jako trochę takie przeloty, to jest nowe zjawisko stosunkowo w Polsce, takie przelotne ptaki niebieskie, zaraz się zmienią, nie wiemy kto to jest, więc... A my tutaj się z panią znamy, bo od 50 lat mieszkamy w tym samym miejscu i mamy to mieszkanie na własność na przykład, tak? I też po wieku się dzielą, bo na tych starych osiedlach bardzo, myślę, że tak, no, patrząc na statystyki na tym moim dawnym, to nawet na jednej klatce, to tak mniej więcej połowa to są ludzie, którzy tam zostali. I to są osoby teraz już w wieku powiedzmy 70, często 60-70 lat. Chyba, że dzieci przejęły, ale to się rzadko zdarza, ale chociaż się zdarza. I młodzi, właśnie ci wynajmujący. Nie? Więc tutaj też są różne potrzeby zupełnie, często takie dwa światy. Czyli różnią się stylem życia bardziej niż statusem materialnym. Tak, chociaż też no pewnie z tym statusem materialnym to też jest ciekawe, nie? Bo zdarza się, że do bloków wracają, zwłaszcza jeżeli blok jest dogodnie położony. No bo to właśnie, no to jest trochę taka... To jest tak, że nic tutaj nie jest jednoznaczne. Tak. Że wszystko zależy od tego, jaki jest blok, gdzie on leży, nawet czy on jest 10-piętrowy, czy on jest 4-piętrowy. Różne czynniki na to wpływają, czy to jest dobre miejsce do życia, czy nie. No w każdym razie, jak to życie tam wygląda. Jest też taka kategoria ludzi, coraz częstsza, powiedzmy to są przedstawiciele jakiejś młodej klasy średniej, nie wiem jakby tak ich nazwać, którzy ulegli temu szałowi na kredytowemu. Gdzieś tam kupowali mieszkania w apartamentowcach, w nowym budownictwie, często na peryferiach, często gdzie sąsiad sąsiadowi patrzy w okna i nie ma placu zabaw dla dzieci. I oni teraz zmieniają, wracają do miasta i do bloków, które są na przykład dogodnie skomunikowane, właśnie te place zabaw są na miejscu, już nie, większy metraż, jest też zieleń, są jakieś przestrzenie między tymi blokami, właśnie wypełnione zielenią.
No i to są osoby na wyższym, jakby też myślę, poziomie materialnym niż staruszki, które w blokach żyją obok, ze ścianą. Więc to też jest bardzo... W ogóle jak się patrzy też chyba na ceny, ja akurat tego jakoś szczególnie nie analizowałam, ale na ceny mieszkań w blokach, to jeżeli one są dobrze zlokalizowane albo na osiedlach uważanych za dobre, to one wcale nie są jakoś szczególnie znacznie niższe od mieszkań w innym budownictwie. Kiedy czytałem książkę, to miałem coś, że jest jakieś takie kadry z filmów Alternatywy 4 mi wpadały, bo to jest taki serial, który jakby został zbudowany i pokazuje trochę tą różnorodność tkanki społecznej i relacji, ale też dekalog Kieślowskiego, który jest jakby inspirowany blokiem, 10 różnych historii, 10 tematów, które gdzieś tam jakby wychodzą z tego, bo co chatka to zagadka, jak mówi przysłowie. Może są jakieś pytania od was? Jeszcze 40-latek chciałabym zauważyć. Tak, teraz sobie przypominam i oglądam. Jest, akurat obejrzałam ten odcinek, w którym przychodzi scenograf Iwo i proponuje przeróbkę wnętrza w bloku i kują tam podwodnika Lwowskiego takie łuki maurytańskie. Coś wspaniałego po prostu. Ktoś z Państwa może? Dzień świra też w łuku. Pytania, czy są jakieś od was może? Bo ja tu się nawet rwę do następnego. To bardzo wieloaspektowa praca, naprawdę. To może taki wątek teraz, który gdzieś mi się spodoba w tej książce i który też z jakimś opóźnieniem trafia na grunt nasz krajowy, to jest rewitalizacja tych blokowisk przez artystów na przykład. Nie? To jest w Niemczech to się bodajże zaczęło, w Berlinie, czyli zaczął się tam demontaż tych bloków, więc artyści chyba sami zaproponowali, tak, że oni, gdyby miasto im udostępniło ten blok, no to oni zaczną tam działać i zaangażują społeczność lokalną, przebudowywali sobie te pomieszczenia na kino, czyli burzyli ścianki działowe, robili sobie jakieś tam pracownie architektoniczne, swoje pracownie, jakieś pracownie warsztatowe i właśnie, jak te doświadczenia w Berlinie, nie, na pewno znasz jakieś doświadczenia rewitalizacyjne w Polsce, które można uznać za... No Warszawa chyba jest w tej chwili, na przykład wiele dzielnic jest w ten sposób rewitalizowany, we Wrocławiu no to było nad Odrze, teraz przejście Oławski, czyli Trójkąt. Może trochę o tym byśmy porozmawiali. No to jest też ciekawy wątek, bo tu mamy kolejny mit, z którym się sama zderzyłam. Było kilka faz takich tej rewitalizacji. Niemcy przeszły wcześniej, znaczy wcześniej się jakby też uczyły na swoich błędach, uczyli Niemcy na swoich błędach, bo najpierw no, to była taka prosta rewitalizacja polegająca na ociepleniu bloku, wymianie jakichś instalacji, takie udogodnienia czysto techniczne. Tak, 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 żeby było cieplej, żeby było wygodniej. Potem druga faza to było nadanie blokom koloru. I to jakieś takie wielkoformatowe murale, była taka era szalonych, wielkoformatowych murali na blokach. No też przykładem tutaj osiedle Zaspa, najbardziej sztandarowym w Gdańsku, wielka galeria wielkoformatowa, która zresztą jest takim teraz znakiem charakterystycznym tego miejsca. A potem bardziej takie już przemyślane działania, też związane z interwencjami artystycznymi, czyli mniej więcej ta sama droga, którą Stefan Papp i jego znajomi różnych profesji próbowali uskutecznić szaleni w latach 80. zaraz po stanie wojennym w Krakowie. No i ja pamiętam, że czytałam, wróciłam, zresztą znalazłam ten reportaż, to było jakieś 15 lat temu, Marcin Piekoszewski, który teraz prowadzi taką księgarnię Buchbund w Berlinie, napisał taki reportaż w Wysokich Obcasach właśnie o tym bloku w Marz, to było w dzielnicy Marzahn, dawnym wschodni Berlin. Byłam zachwycona tym, że tam już tak robią, tak działają. Tam były zdjęcia wnętrz, gdzie właśnie surowy beton, jakby artyści wykorzystywali też naturalne
powiedzmy, zalety tego materiału, a nie próbowali udawać, że ten blok jest czymś innym. Tak. I pojechałam tam później. Ten blok teraz już nie jest, ponieważ bardzo dużo się zmieniło w międzyczasie, to znaczy Berlin stał się modnym miastem, w międzyczasie ukuto ten slogan, który stał się przekleństwem dla miasta, że biedny, ale seksowny. No i zaczęli tam zjeżdżać różni młodzi ludzie, często z dużą ilością gotówki. I to spowodowało, że jest coraz mniej mieszkań, w związku z czym takie władze dzielnicy Marzahn obecnie bardzo żałują, że wyburzyły trochę bloków właśnie wtedy, kiedy artyści usiłowali przyciągnąć tam, nazwijmy to, bardziej zróżnicowaną społecznie ludność. I oczywiście ten blok już nie mógł być w władaniu, nie mógł zostać w rękach artystów, on jest teraz normalnym blokiem, tam ludzie mieszkają. Został tam tylko taki klub na parterze i na górze, na ostatnim piętrze jest taki hotel pod gwiazdami, prowadzony też przez młodzież, taki eksperyment socjalny, młodzież się przyucza do zawodu i pod okiem starszych fachowców wynajmuje te pomieszczenia. I ten hotel wygląda jak totalne zaprzeczenie tego, co robili tam artyści. Mianowicie każdy pokój w nim jest fantazją na temat czegoś innego, ale na pewno nie budownictwa blokowego. Tam jest patronem w ogóle, jest książę Karol, ponieważ on odwiedził kiedyś Marzahn i tam jest cały taki pokój brytyjski z kominkiem, na którym stoją zdjęcia księcia Karola i Lady Di jeszcze. Jest pokój morski, będący fantazją na temat jakichś wczasów nad morzem. Jest pokój ekologiczny, no jest to po prostu cudowne. Wszystko, żeby zakryć, tam są, to jest taka siatka rozwieszona pod sufitem, w której ryby sztuczne tam są zamotane, żeby udawać, że to nie jest blok. Tak, takie po prostu niesamowite. No ale też właśnie rozmawiając i z tymi aktywistami na Marzahn, bo tam jeszcze właśnie też są osoby, które brały udział w tych akcjach, animowały artystycznie i na Gruppelstadt. Też nagle dotarło do mnie to, że ja byłam przekonana i myślę, że wiele osób tak myśli, że te akcje artystyczne są super i one coś zmieniają, prawda? Rzeczywiście coś zmieniają w otoczeniu. Niestety to już też jakby ci kuratorzy się zweryfikowali trochę podejście, bo spostrzegli, na przykład na Gruppelstadt tam był taki projekt, pilot projekt Gruppelstadt to się nazywało i to były rezydencje artystyczne, bardzo ciekawy projekt, gdzie przez miesiąc artyści, którzy tam aplikowali na te rezydencje, mogli spędzić miesiąc w Gruppelstadt, tak jakby gdzieś zazwyczaj wyjeżdża w jakieś miłe miejsce, bo to jest też taka mało znany rejon Berlina, mogli się przenieść tam z Mitte czy z Prenzlauerbergu i tam mieszkać. I stworzyć jakiś projekt na bazie tego. No i właśnie kurator, który tym się zajmował, to miało kilka edycji, ten projekt rezydencji. Powiedział, że może, nie wiem, dwa albo trzy projekty, które powstały w ramach tego przedsięwzięcia, skutkowały w ogóle nawiązaniem kontaktu z mieszkańcami. Znaczy, ponieważ większość też tych osób nie znała niemieckiego na tyle dobrze, żeby się skomunikować z lokatorami, a na tym osiedlu mieszka jednak dużo osób, które poza niemieckim nie znają żadnego innego języka, albo przynajmniej na tyle, żeby normalnie jakoś rozmawiać. No i też oni tworzyli bardzo ciekawe dzieła, które jednak ciekawe pod względem artystycznym, wartościowe, natomiast nie mające żadnego przełożenia na życie ludzi tam. Przykładem pozytywnym, on tam podał kilka tych takich wyjątków, no to był artysta, który spędził tam jednak znacznie więcej czasu, bo chyba z pół roku jeszcze tam wracał i stworzył pole sałaty, wielkie jak wieżowiec. To był taki bardzo ciekawy projekt, że pod wieżowcem posadzono na dokładnie takim poletku o wymiarach wieżowca, tylko że w poziomie, sałatę wspólnie z mieszkańcami i oni później zbierali to. No więc to jednak wymagało czasu, wymagało przekonania ludzi do tego, że to on nie jest jakimś kosmitą, który tam wylądował na chwilę i się też przygląda obcym i potem sobie robi jakiś swój projekt i znika stamtąd, tylko chce rzeczywiście coś dla tej społeczności zrobić.
chodzi, rozmawia, przekonuje. No i później ja z nimi razem tam podlewa, prawda, zbiera, robi tę brudną robotę. To był bardzo ciekawy projekt. Innym takim projektem to było zapalenie świateł. To coś podobnego robił Paweł Althammer później w Polsce na Brudnie. Zapalenie świateł w wieżowcu, w układających się tam w odpowiedni napis. To też trzeba było, to artystka też musiała zapoznać się z ludźmi, przekonać się do tego projektu, po prostu odbyć wiele rozmów i spędzić tam sporo czasu. I jeszcze były koszulki z napisami takimi samoidentyfikacyjnymi, że tam jestem z Gropiusztadt, które jakby sprawiały, że... Bo nad Gropiusztadt jednak mimo wszystko ciągle ciąży wizerunek osiedla narkomanów. No, że jednak można być dumnym z tego, że się mieszka tam, że tam jest fajnie. Mimo, że tam już dawno jakby tych dzieci z Wrocławia nie ma, a przynajmniej nie w takiej skali. No więc jakby to jest istotne, wydaje mi się, przy tego typu projektach i myślę, że polscy kuratorzy też się użyją. No, Paweł Althammer jest tutaj bardzo dobrym przykładem, bo on rzeczywiście jest jednym z mieszkańców. On robi takie akcje często w miejsce, gdzie żyje. On na to Brudno się wprowadził w którymś momencie i po prostu był jednym z ludzi i proponował im też bardzo, dość, bardzo odważne rzeczy i potrafił ich do tego przekonać. Oni się, mimo że to jest sztuka dość ciekawa, to niekoniecznie jakoś powszechnie może zrozumiała, to mieszkańcy akceptowali to i stawali się też częścią tej, oni w tym uczestniczyli. Więc mi się wydaje, że to jest istotne i na początku też jakby chodziło o same działania artystyczne, ale trochę bez przełożenia na konkretne rezultaty dla ludzi, to znaczy bez słuchania, bez rozmów, bez odpowiedzi na realne potrzeby mieszkańców. To jest jakby ciągle ten sam grzech pierworodny, który obciążał modernistów, którzy chcieli dobrze, ale oni bardzo często projektują nawet osiedla społeczne, mieli takie myślenie inteligenta z Żoliborza, to znaczy tak do tego podchodzili, mimo super dobrych intencji. Dopiero to gdzieś tam wyszło na jaw, kiedy Helena Syrkusowa zrobiła ankietę, wpadła na pomysł, żeby rozprowadzić ankietę wśród przyszłych mieszkańców osiedla Mrakowiec i okazało się, że na przykład kobiety wcale nie chcą mieć kuchni elektrycznej, bo się boją, czy gazowej, bo się boją, że będą miały olbrzymie rachunki za prąd, one chcą gotować na węglu. Bardzo tam jakby takie ciekawe rzeczy wyszły, takie zderzenie zupełnie dwóch różnych światów, ale to w przypadku osiedli społecznych. Też żebyśmy nie popadli w stereotyp, że w blokach mieszkają ludzie tylko właśnie tylko sami robotnicy na przykład. Nie ma nic złego w byciu robotnikiem, ale w PRL-u no to było bardziej zróżnicowane. No po prostu brak rozeznania rzeczywistych potrzeb użytkownika i próba urządzenia mu świata. O, tak bym ten grzech zdefiniowała. Ale w tym kierunku chyba już też...